Nie odpowiada nam obecny system edukacji, bo zabija się naszą indywidualność. Doprowadza się do uniformizacji i coraz trudniej nam rozwijać nasze pasje. Postanowiliśmy powiedzieć o tym i sprawdzić, czy ten system edukacji da się zmienić lub poprawić. Pojawiam się w szkole po 7 godzinie rano. Wychodzę z niej około 3. Jak wracam do domu, no to biorę się rzeczywiście za lekcję. Wracam do domu, często w pośpiechu, bo potem muszę lecieć na, znaczy nie muszę, ale chcę lecieć na jakieś swoje zajęcia dodatkowe. Faktycznie takie mam, ale żeby na nie uczęszczać, to muszę się strasznie spinać, jak to się mówi, bo no nie ma czasu, faktycznie nie ma czasu. Szkoła dużo czasu zabiera. Moją pasją jest film, telewizja. Chciałbym się tym zajmować, to mnie pasjonuje. Natomiast nieraz nie mogę znaleźć na to czasu. Powiedzmy, jest niedziela, chciałbym sobie na przykład pooglądać w internecie krótkometrażowe filmy. No i nie znajduję na to czasu, bo wiem, że mam, powiedzmy, do wykonania zadania z matematyki. Oprócz tego jeszcze muszę nauczyć się na historię, a oprócz tego jeszcze wszystkiego oddać na przykład referat z polskiego. Myślę, że jedynym rozwiązaniem byłoby to, żeby było mniej nauki poza szkołą, żeby było mniej pracy w domu. Bo wydaje mi się, że to jest największy problem. Jakie masz pasje? Jakie mam pasje? Różne. Związane ze sportem i z muzyką. A jak próbujesz je rozwijać? No, uczęszczając na różne zajęcia. A poza jakby lekcyjne? Poza szkołą? Poza szkołą. No, ja robię muzykę. Aha, super. A są jakieś instytucje, które pomagają ci to rozwijać? No, są moi ziomale. Aha, ale chodzi o... Wiesz, ale to jest hip-hop, to my z ziomeczkami koordynujemy kółka wzajemnej adoracji. A, okay. Trochę inaczej to wygląda. A na przykład, kiedy poświęcacie czas swojej pasji, to macie czas na szkołę i tak dalej? No wiesz, czasem bywa krucho, ale noty są od tego, nie? Okej. Okay. Się siada, się robi, się żyje. Aktorstwo. Wiążesz z tym swoją przyszłość? Tak. A szkoła pomaga ci się rozwijać w tym kierunku? Nie bardzo. Interesuję się historią, historią sztuki. A jak realizujesz te swoje pasje? Na przykład uczestniczę w warsztatach, chodziłam na dodatkowe zajęcia. Te dodatkowe zajęcia były w szkole, czy może gdzieś poza szkołą? Nie, w Domu Kultury. A szkoła pozwala ci rozwijać te pasje? Są jakieś możliwości? Tak, no przez współpracę z uczelniami wyższymi. I korzystasz z tych możliwości? Nie, tak. Masz jakieś pasje? Oczywiście, że mam. Czyli na przykład jakie? Liczne, hip-hop, piłka nożna, sztuka. A jakie rozwijasz? Rozwijam ją? Trudno to ująć, wiesz? No w domowym zaciszu często, no trudno mi to ująć, naprawdę. Dlaczego w domowym zaciszu? Czy szkoła nie pozwala ci realizować tych swoich pasji, czy są jakieś możliwości? Wiesz, może możliwości by były, ale szkoła nie propaguje takich jakby wzorców. To jest bardziej młodzieżowa kultura, no, którą ciężko spotkać na co dzień w szkole. Rozumiem, a czy wiążesz z tymi swoimi pasjami swoją przyszłość? Oczywiście, no głównie z nimi wiążę swoją przyszłość. Czyli jednak przydały ci się jakieś dodatkowe zajęcia? Może i by się przydały, ale większą satysfakcję by sprawiło mi to, gdybym sam coś osiągnął. Dobrze. Aczkolwiek pomoc zawsze się przyda. Młodzi ludzie powinni zwrócić się do swoich nauczycieli, do dyrektorów szkół i powiedzieć, chcemy na przykład takich i takich zajęć, to nam jest potrzebne. Od paru lat, krótko mówiąc, władze oświatowe przestały finansować zajęcia pozalekcyjne, więc to by trzeba mówić długo, poważnie, trochę też o budżecie, o finansach. Nie ma pogody na to, krótko mówiąc, nie ma pogody na to, aby szkoła, 3-letnie liceum było takim miejscem. Ja, nauczyciele, myślę, że nie tylko w tej szkole, no, robimy co możemy, aby temu przeciwdziałać. Bo rozumiem, że problem jest taki, że uczniowie mają coraz mniej czasu w domu, bo coraz więcej muszą przygotowywać w domu, tak? Coraz więcej mają zajęć, które są stricte związane z tym, czego uczą się w szkole. Mając 18-19 lat,
młody człowiek chce zaprezentować swoje widzenie świata, swój pogląd, swój indywidualizm, a ten system z tymi słynnymi kluczami powoduje, że w sumie jak się nie poddasz formatowi, to możesz mieć niemiłe konsekwencje, bo okaże się, że twoja indywidualna odpowiedź no, nie mieści się właśnie w jakichś ramach oczekiwanych przez twórców. Z drugiej strony wszyscy szukamy jakiegoś idealnego sposobu oceniania, które będzie takie samo dla wszystkich. Chciałabym, żeby szkoła, mówiąc krótko i zwięźle nie rozwodząc się, żeby szkoły miały większą możliwość samodzielnego ustalania takiej siatki godzin, która oczywiście pozwoli zrealizować podstawę programową. Żebyśmy nie byli wzięci w takie sztywne ramy, jak jesteśmy teraz. Postanowiliśmy odwiedzić Urząd Miasta w Krakowie, żeby porozmawiać z urzędnikami na temat edukacji. Złożyliśmy wniosek z prośbą o możliwość zarejestrowania materiału filmowego. Taką otrzymaliśmy odpowiedź. Informuję, że nie wyrażam zgody na wizytę z kamerą młodzieży realizującą projekt. Pracownicy Wydziału Edukacji pracują na dokumentach zawierających dane osobowe, które podlegają ochronie i w związku z tym nie jest możliwe nagranie materiału filmowego. Chcielibyśmy się dowiedzieć, kto ma wpływ na kształt edukacji ponadgimnazjalnej w Krakowie. Czy Państwo macie zgodę na to, żeby tutaj wkroczyć z kamerą? Proszę Pani, ale chcieliśmy się tylko dowiedzieć, kto ma wpływ na kształcenie... Ale ja tylko pytam, czy macie Panowie zgodę. Proszę Pani, ale ja też się tylko pytam. Kto ma wpływ na kształcenie ponadgimnazjalne w Krakowie? Ale proszę Pani, no dwa pytania chcieliśmy tylko zadać. Halo? Proszę nas grupa młodzieży z kamerami. No to właśnie chcieliśmy się dowiedzieć, kto, od kogo możemy się dowiedzieć. Kto ma wpływ na kształcenie ponadgimnazjalne w Krakowie? Czyli po prostu nikt nam nie chce pomóc tutaj. Nikt nam nie odpowie. I raz, skąd jesteście Państwo? Z warsztatów medialnych, jesteśmy licealistami. Nie było zgody na to. Chyba było pismo w tej sprawie. No ale nie było zgody Pani dyrekcji. Ponieważ pracujemy w tym momencie na danych osobowych, muszę to wszystko odwrócić. Państwo macie kamery, możecie gdzieś coś nakręcić. Ja nie wiem, na co będziecie zbliżać. Ale tylko pół minutki byśmy zajęli. Proszę to wyłączyć. Chcę Państwa tu zrobić. Mówiłem, proszę to wyłączyć. A dlaczego Pan dotyka obiektyw? Proszę nie dotykać obiektywu. Mówiłem, że proszę wyłączyć, proszę wyjść. Niestety, nawet w Urzędzie Edukacji nikt nie chce nam pomóc, ani udzielić informacji na temat naszych problemów. Chcę dowiedzieć, kto ma wpływ na kształt edukacji ponadgimnazjalnej w Krakowie. Kto ma wpływ? Tak. Proszę Pana, zagadnienie to jest bardzo proste, uregulowane przepisami prawa. Po pierwsze, organ prowadzący, czyli Urząd Miasta Krakowa, jest organem prowadzącym wszystkie szkoły na terenie gminy miasta Kraków. Małopolski kurator zaś, zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w ustawie o systemie oświaty, sprawuje tzw. nadzór pedagogiczny nad tym placówkami. Tylko chodzi bardziej w stronę matury o klucz maturalny, który jakby w ogóle nie możemy się wykazać naszą indywidualnością, tylko jesteśmy wszyscy oceniani według tego samego klucza, według tych samych kryteriów. I czy to dałoby się jakoś zmienić, żeby bardziej nasze indywidualne umiejętności oceniać? Tu i ówdzie odzywają się głosy, które mówią o zmianie pewnego systemu, o zabijaniu indywidualności. Tak, często spotykamy się w różnych wypowiedziach, w gazetach, że uczeń nie może zaprezentować swoich umiejętności, jak rozwinąć skrzydeł, prawda? Szczególnie nacisk kładą poloniści, bo to jest czy historycy.
Po części są to nawet uzasadnione elementy, ale one moim zdaniem powinny być kierowane do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która jest organizatorem konstruowania zadań przy tym egzaminie maturalnym. A czy my moglibyśmy jakoś wpłynąć na to, na przykład sami też jakby... Znaczy wie pan, żyjemy w kraju wolnym i demokratycznym, jesteście młodymi ludźmi, nikt was prawa żadnego nie pozbawia, więc myślę, że zwracanie uwagi jako środowisko młodych ludzi, czy po prostu stowarzyszenia, czy fundacji, czy w ogóle ruch oddolny, zwracanie uwagi innym instytucjom jest rzeczą na skądś pozytywną, bo to jest takie kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. No nikt nie ma mądrości od początku do końca. Ja zawsze mówię, słuchajmy ludzi młodych. A do kogo musielibyśmy się zwrócić z taką inicjatywą, żeby to zmienić? Proszę pana, można postulaty swoje kierować do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, która jest koordynatorem, ale również myślę, że odpowiedzialną instytucją jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jeżeli pan do mnie skieruje taką petycję, to również ja drogą służbową przeszę do odpowiednich instytucji. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko napisać list do pani minister edukacji. Szanowna pani minister. Dlaczego klucz jest główną metodą oceniania, a nie tylko wskazówką do niego dla nauczycieli? No, dlaczego nas oceniają tylko za pomocą testów? Wszystkich na podstawie tego samego testu do tego. Czemu zawsze musimy dążyć według klucza tak naprawdę? Czy nie możemy wykazać naszej indywidualności, naszych cech, które są naszymi zaletami? Okej, to napiszmy może na początek, dlaczego jesteśmy oceniani wszyscy według tego samego testu. I dlaczego nie mamy możliwości wykazania się indywidualnościami. Dlaczego nasze horyzonty są ograniczone i zawsze musimy iść cały czas tą samą drogą, wszyscy jednakowo. Czyli tak, dlaczego jesteśmy egzaminowani wyłącznie metodą testów, które nie oddają naszej indywidualnej wiedzy i nie mogą ocenić naszych horyzontów myślowych. Czy uważa pani, że dzisiejszy system oświaty jest odpowiedni dla naszego rozwoju? Czy zna pani opinię uczniów o obecnym systemie edukacji? Dlaczego uczniowie są egzaminowani w sposób, który uniemożliwia pełną ocenę wiedzy i umiejętności? Czy nie uważa pani, że nauczanie pod kątem prawidłowego rozwiązywania testów niszczy indywidualność i kreatywność uczniów? Czy zgadza się pani z naszą opinią, że tak zwany klucz maturalny jest bardzo złym sposobem do przeprowadzania egzaminu dojrzałości? Czy wie pani, że uczniowie chcą mieć zajęcia pozaszkolne, żeby zdobywać dodatkową wiedzę i bezcenne doświadczenie? Czy istnieje możliwość wprowadzenia zmian na lepsze? Na plecach los nieba spadło.